połowie grudnia minionego roku radny Jacek Roszkowski wystąpił do prezydenta miasta z interpelacją, w której starał się przekonać włodarza miasta do wprowadzenia jeszcze jednej pieśni patriotycznej do repertuaru odśpiewywanego na różnego rodzaju uroczystościach miejskich. Jak podnosił w swym wystąpieniu, rota tkwi w sercu każdego Polaka, podnosi go na duchu i umacnia w trudach codziennego życia. Śpiewaniem roty w Suwałkach sprawimy, że pieśń ta będzie lepiej znana, podkreśli Suwałki jako miejsce urodzenia Marii Konopnickiej i doda odwagi mieszkańcom do śpiewania i troski o ojczyznę. Uznał również, że dorobek literacki Marii Konopnickiej jest obok Sienkiewicza, Mickiewicza, Norwida czy Słowackiego ważnym czynnikiem kształtującym młode pokolenie i jego patriotyczne poczucie tożsamości narodowej. Trudno się z nim nie zgodzić, jednak warto spojrzeć na propozycję również zdroworozsądkowo. I zdaje się, tak właśnie uczynił włodarz miasta. Nie da się podważyć wagi i doniosłości roty, ale czy faktycznie konieczne jest jej śpiewanie na wszystkich wydarzeniach patriotycznych organizowanych w mieście? Zdaniem Czesława Renkiewicza ten doniosły niewątpliwie utwór jest wystarczająco honorowany w rodzinnym mieście sławnej poetki. Jest jednak w wymiarze narodowym jeden od niego ważniejszy. Tu prezydent wskazuje na Mazurka Dąbrowskiego. Przypomina też, że w 2022 roku melodia roty była słyszana z ratuszowej wieży przy okazji najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami roku Marii Konopnickiej w Suwałkach. Uważam, że warto utrzymać tę tradycję i kontynuować emisję roty podczas uroczystości związanych tematycznie z postacią tej wielkiej Suwałczanki. Czy grzeczne nie zadowoli mieszkańców? Czekamy na Wasze opinie.